Cześć, witajcie w kolejnym filmie. Siedzę właśnie, rozlewam słoiki i tak sobie pomyślałem, że dokończę film poprzedni, który był bardzo długi, bo się okrutnie rozgadałem. Dopiero jak montowałem poprzedni film, gdzieś tam w którymś momencie, zbliżając się do 30 minuty, kapnąłem się, że trochę przegiąłem z długością materiału. Jeżeli dotrwaliście do końca, to szacuneczek dla was za to. Bardzo wam za to dziękuję. Kupiłem sobie ostatnio większą kartę do aparatu i nie mam ograniczenia czasowego, więc jak się rozgadałem, to się rozgadałem. A na poprzedniej karcie mam chyba 30 minut i dziękuję, także musiałem się streszczać. I powiedzmy, że winę zwalę na nową kartę w aparacie. Niech tak będzie. A za chwilę wkleję tą część, której nie wrzuciłem w poprzednim filmie. Może wam się to do czegoś przyda, może nie. Może podzielicie moje zdanie, może nie. Chciałbym, abyście w komentarzach odnieśli się do tego, co za chwilę usłyszycie. Także zapraszam na ciąg dalszy filmu. Dobra, tutaj ul sąsiad. No i widzicie, dwa ule na jednym stojaku i nie ma gdzie odstawić podkurzacze sprzętu. Trzeba kombinować. No już pięknie widać, że ten korpus jest. O, najgorzej to zawsze wydobyć pierwszą ramkę. Ramka skrajna. Tradycyjnie ta strona prawie pusta. A ta poszyta. Spójrzcie, niech ktoś mi powie, że w tym roku na Mazurach nie było miodu. Jest miód. I był miód. Jeżeli się pszczoły nie wyroiły, to na pewno coś przyniosły. Takie ramki uwielbiam wyciągać z ula. Ale nienawidzę ich odsklepiać. Póki co ręcznie. Z czasem kiedyś na pewno będzie mechanicznie. Piękna blacha. Oddechy do dechy. Ale jest poklejone. Raz, że był wziątek i one budowały gdzie się dało. A dwa, że te korpusy zrobiłem trochę chyba z 2 mm za wysokie. A jak jest za dużo, to pszczoły łączą. Jak jest za mało, to też łączą. Nie więcej niż 10 mm musi być. Nie więcej. Pewnie teraz narażę się wszystkim zwolennikom pszczoły krajeńskiej, ale z roku na rok coraz bardziej skłaniam się ku temu, żeby z pszczoły krajeńskiej całkowicie zrezygnować. Pszczoła krajeńska nosi miód, nosi bardzo dobrze miód.
jest pszczołą łagodną w sezonie. Troszeczkę gorzej poza nim, ale to nie jest żaden kłopot. Pszczoła kraińska niestety lubi się roić. Ja wiem, że to też można opanować, bo zaraz też mi to powiecie. Ale łatwiej mi zapanować nad pszczołą syntetyczną typu Buckfast, Elgon, niż nad pszczołą krańską. Także łatwiej pracuje mi się z pszczołą Buckfast. No i zobaczcie, tak jak mówiłem, nalepione, naklejone. Jak kładłem trzeci korpus, nie mogłem rozerwać korpusów. Masakra. Żeby podnieść. Nie lubię, jak są takie zabudowy na ramkach, bo pszczoły nie chcą z nich schodzić. I się morderstwa odbywają wtedy liczne. Tu już zaczęły szamać. Jest takie fajne porzekadło, że pszczoła Buckfast dużo miodu da i dużo miodu zje, no to jest logiczne, bo duże rodziny noszą dużo miodu i dużo jedzą. Coś za coś. Ale myślę, że lepiej opiekować się 20 rodzinami Buckfast niż 30 krainkami, bo połowa się wyroi, no może z 10 zostanie i będzie nosiło miód. A napracować się trzeba przy 30 krainkach co nie miara. Pilnować non stop. A Buckfasta nie trzeba tak pilnować. No ta rodzina jest przepotężna. Koniecznie będę musiał ją osłabić, wybierając im ramki. Czerwiem. Do odkładu jakiegoś. Ale odsklepiają, zgryzują odsklep. Nie ma pożytku, potrzebują żarcia. Jak najszybciej trzeba ogarniać gniazda i dawać syrop. Tutaj też, z tego co widzę, był w tych ramkach czerw. Pszczoły się wygryzły, zostało miejsce. Tego trzeciego korpusu, tak jak w poprzedniej rodzinie, nie będę nawet ruszał.
jeżeli coś tam mają, niech sobie zjedzą. Kurczę. Przygotowane. Tak to wygląda. Dobra, ja pracuję dalej, nie będę już więcej tu zanudzał, bo będzie za długi film. Taki bez składu i ładu, bo gadam przerywając co chwilę. Pozdrawiam Was, trzymajcie się. Bądźcie uparci i cierpliwi. Cześć.